Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dobry. Drodzy Państwo, tutaj wrócimy dzisiaj tak na chwileczkę do ostatniego, czy przedostatniego tematu. Mirek, cyklu może, Robert odszczekuje. I może za mało czasu poświęciłem na to, żeby wytłumaczyć, o co mi konkretnie chodzi, bo tylko polał się jad. Te miejsce powinno być szczególnie chronione i jak najbardziej przejrzyste i czyste. Bez żadnych zabudowań, typu te poczekalnie dla rowerów i stajnie dla jednorożców. Po prostu miejsce pozostawione jak najbardziej bezpiecznym. Dwa, chodzi o malowanie białą farbą, nadużywanie białej farby w innym kolorze farby w miejscach do hamowywań. Nikomu nie przychodzi do głowy, że jednoślad, motorower wjeżdżający w taką linię, a jeszcze nie daj Boże jest wilgotno lub zaraz po deszczu, to tak jakby wjeżdżał po prostu w lato, z lata w zimę. Oznaczyli białymi i czerwonymi. To są potrzebne, czy nie są potrzebne te podpórki? Mów krótko. Uważam, że... Właściwie tematem dzisiejszym to stoimy w tym miejscu, gdzie teoretycznie może powstać tor wyścigowy w Suwałkach i głównie marzniemy tutaj po to, ponieważ wiadomo, są problemy z torem kartingowym, samochodowym na ulicy Sikorskiego. My z Robertem byliśmy na spotkaniu w Urzędzie Miasta, gdzie zasięgnięto naszej opinii w sprawie potencjalnej lokalizacji toru wyścigowego w Suwałkach, tutaj przy lotnisku. Proszę Państwa, przerwę mu, kłamie. Nie proszono nas o opinię na temat lokalizacji toru, tylko zapytano mnie mniej więcej o przebieg nitki ewentualnej, celem wizualizacji. Teraz ewentualnie, gdybyśmy wybiegli w jakiejś perspektywie do przodu, to powiedz mi o finansowych możliwościach ewentualnie zrobienia... Z mojej wiedzy...